Wystawę z okazji 70-lecia istnienia Polskiego Związku Artystów Fotografików przygotowała Leokadia Bartoszko. Związek skupia ponad 1000 osób z całego kraju. W Sieradzkim Biurze Wystaw Artystycznych swoje prace prezentuje ponad 20 twórców z regionu łódzkiego. Fotografie nie mają wspólnego tematu, autorzy w różny sposób pracują z aparatem. Wydaje się, że wspólnym mianownikiem jest przynależność do związku, która nie wpływa na formę wypowiedzi. Ja wcale nie jestem pewna, czy ja tu szukam czegoś i czy w ogóle widzę to, co łączy. Raczej skupiam się na tych różnicach, bo jednak Stowarzyszenie Fotografików, tak jak każde stowarzyszenie artystów, po prostu stowarzysza indywidualności, nie narzucając im absolutnie ani tematyki, ani spoglądania na ten świat, a już fotograf, który ma ten swój aparat, jest tak osobnym światem, prawda? Aparat, przez który patrzy na rzeczywistość, że trudno mu cokolwiek, z czymkolwiek się pogodzić z kimś na zewnątrz, tak myślę sobie, że każdy jest osobny i ja tutaj widzę osobność. O ile są te prace podobne, to wtedy, kiedy świat, jaki oglądają, jest podobny. Przecież wszyscy fotografują naszą rzeczywistość i to jest to samo miejsce, te same miasta, te same drzewa, te same wioski, te same chałupy, te same dzieci, ale jednak spojrzenie tego obiektywu, spojrzenie oka jest jednak za każdym razem inne i to jest chyba najpiękniejsze, że to jest tak różnorodne. Twórcy jednak cenią sobie przynależność do Związku Polskich Artystów Fotografików. Czy to jest sposób na to, żeby konfrontować, czy żeby się inspirować? To i to. Tak naprawdę takie samotne życie, samotna twórczość mi nie wystarcza. Chciałem zawsze pracować w grupie, z ludźmi, co daje jakby taka woda na młyn, prawda? Jest możliwość porozmawiania o twórczości, jakby napędzanie z tej energii, dodatkowe jakby baterie poprzez jakąś taką bardzo, bardzo, bardzo pozytywną konkurencję. Zawsze organizacja daje dużo, dlatego że daje jakby motywację do działania. Można sobie robić zdjęcia i każdy z nas zresztą tak zaczynał. Robiliśmy zdjęcia dla swojej własnej przyjemności. Potem przychodzi taki moment, że chcielibyśmy pokazać komuś innemu, żeby przeżywali te same, mieli możliwość przeżycia tego samego, co my przeżywamy, obcując tak naprawdę z obrazami. Działanie w dużej grupie pozwala nam stwarza jakby dodatkową możliwość i motywację do dalszego działania. Wtedy możemy narzucić sobie jakiś temat, wybrać sobie własną formę interpretacji, uczymy się jedni od drugich, po prostu takie działanie pro publico bono, czy dla wspólnego dobra, dla prezentowania wszystkich możliwości, czy naszych, że tak powiem, zakamarków wyobraźni, które nam pozwalają stworzyć coś, co się może innym też będzie podobało. Łódzcy fotograficy pokazują zdjęcia, których bohaterem jest człowiek, przyroda, pejzaż, architektura. Czasem to poszukiwanie szczegółu, innym razem przestrzeni. Co jednak sprawia, że fotografia staje się sztuką? No właśnie, to jest wielkie pytanie, zwłaszcza w czasach, kiedy mnóstwo osób, moich przyjaciół, znajomych, czuję się już fotografikami, ponieważ nieustannie robią zdjęcia. Tysiące, tysiące, tysiące zdjęć fotografują miejsca piękne. Ale żeby zdjęcie było piękne, to nie potrzeba fotografować obiektu pięknego, prawda? Nieraz może właśnie jest odwrotnie. Piękne zdjęcie rzeczy brzydkiej, może to już zaczyna ocierać się o sztukę, ponieważ nie szukamy oczywistego odbioru, oczywistej reakcji, oczywistych emocji. Nieraz mówią mądrzy ludzie, że sztuka, która wywołuje oczywiste emocje, oczywiste wzruszenie, jest prawie kiczem. No więc być może sztuka jest wtedy, kiedy nie szuka łatwej i taniej emocji. Tu nie ma miejsc pięknych. Owszem, jeżeli są, to na zasadzie może kontrastu, takiego troszeczkę drugiego ja, drugiego dna, ale fotografik stara się pokazać bardziej prawdę niż piękno. I to jest chyba wtedy sztuka. Ta fotografia artystyczna oczywiście to takie względne, bo tutaj tak naprawdę chodzi o to, by jakiś ten przekaz, w moim przypadku jest to przekaz obrazem, coś powiedzieć na jakiś temat, albo jakąś wewnętrzną bolączkę, albo jakiś głos w opinii publicznej, więc jeżeli to jest jakby uznawane za fotografię artystyczną, to bardzo mi miło. Zrobienie dobrego zdjęcia w dużym stopniu zależy od jakości sprzętu. Najważniejsza jest jednak wyobraźnia i wrażliwość człowieka, który trzyma aparat. Myślę, że tutaj bez fałszywej skromności ta wrażliwość jest bardzo ważna, tak, że mimo wszystko zatrzymuję się w pewnych miejscach i widzę to, czego inni nie widzą lub nie chcą widzieć, zaabsorbowani takimi czynnościami dnia codziennego.
Artysta plastyk ma o tyle łatwiej, że on może sobie wykreować tą rzeczywistość. A fotografik nie ma takiej szansy. Jego szansa to jest 1/60 sekundy, czas, który musi to zarejestrować. No i tak jak powiedziałem, są trzy elementy, które decydują o sukcesie. Czas, szczęście lub środki finansowe, które pozwalają wykorzystać możliwości, których normalnie ludzie nie mają. Fotografia to jest, dużo jest w tym przypadku, chyba że sobie coś znajdziemy, jakieś motywy, które są stabilne, nie zmieniają swojego położenia, gdzie możemy sobie przymierzyć się niejako do tej fotografii. Ale w wielu przypadkach, tak jak na tej wystawie, również są zdjęcia, które są zauważone. To jest moment, błysk, gdzie trzeba zrobić to zdjęcie, bo inaczej to już wszystko przeminie i praktycznie się do tego się nie da się wrócić. Tu są, znaczy akurat nie powinienem się może chwalić swoimi zdjęciami, ale jedno ze zdjęć jest właśnie takie, że wychodząc z jednego miejsca, to żeśmy już w ogóle wychodzili gdzieś, mieliśmy jakieś inne plany, żeby pójść w inne miejsce. Odwróciłem się i zobaczyłem przy zachodzie słońca bardzo ciekawy motyw. I to były, zrobiłem dwa zdjęcia praktycznie rzecz biorąc. I to jedno jest właśnie tutaj i ono jest jedno no, z tych, które się podobają moim zdaniem. Wydaje mi się, że im się najbardziej podobało. No mówię, to jest łódź szczęścia. No to jest łódź szczęścia, ten błysk, ta 1/60 sekundy, którą trzeba wykorzystać, będąc we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Za sprawą tej wrażliwości fotografia artystyczna oddaliła się od swoich użytkowych początków. Ścieżki, jakimi podąża, można oglądać do końca marca w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu.